Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale CBD Tester. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak wykorzystywałem szoty konopne na festiwalu, na którym byłem, czyli na festiwalu Wibracje. Także zaczynajmy. Odlecieć tak, odlecieć daleko za lasem, górami, rzeką, odlecieć i mieć wszystko gdzie. Słowem wstępu powiem wam tyle, że festiwal Wibracje odbywał się w miejscowości Gierze na Mazurach. Jest to taki festiwal, można powiedzieć, duchowy, wolnościowy, gdzie możecie doznać różnych ciekawych spraw, wrażeń. Naprawdę jest bardzo magicznym festiwalem. Pierwszy raz byłem na takim festiwalu, a no w swoim życiu już byłem na wielu festiwalach, na Woodstocku, na Ostródzie, Reggae Festival na Bielawie, Reggae Dub Festival, głównie na festiwalach regowych, oczywiście na One Love, na Regelandzie, na czym jeszcze? No jakieś festiwale tam jeszcze na pewno były, na tych festiwalach pojawiałem się najczęściej w swoim życiu. Jednak ze względu na to, że festiwale regowe już niestety według mojej opinii i też według innych opinii innych ludzi, no niestety już są takie line-upowo słabiutkie. Nie wiem, czego to jest sprawa, czy po prostu nie opłaca się być regowcem, czy też po prostu cała ta sprawa, która ma miejsce od ponad roku, czy to ma jakieś duże, większe znaczenie niż do tej pory. Natomiast już dawno nie byłem na regowym festiwalu ze względu właśnie na line-up. A więc postanowiłem, że w tym roku pojadę sobie na festiwal właśnie taki bardziej duchowy. Tam było tyle atrakcji, były cztery sceny główne, z tego co pamiętam, cztery lub pięć. Musiałbym dokładnie sprawdzić, bo tego było aż tyle. I na każdej z tych scen w danym momencie były różne właśnie atrakcje. Często było tak, że chciałoby się być na każdej z tych scen. Więcej o tym festiwalu powiem wam na pewno w innych odcinkach, które pokażę wam na moim drugim kanale, który właśnie przechodzi modernizację. Ja właśnie też montuję teraz te filmy, układam i tak dalej. Natomiast na czym chciałbym się skupić dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, to. Aha, bo jeszcze jedno muszę dodać, że festiwal Wibracje jest to taki festiwal, na którym lepiej jest nie brać używek, takich używek typu alkohol, typu jakieś słabe narkotyki, miękkie i tak dalej. I raczej organizatorzy tego nie chcą i rzeczywiście tak jest, że na tym festiwalu jest tego albo bardzo mało, albo znikoma ilość. Wiadomo, na każdym coś takiego się pojawi. To zależy od ludzi, a nie od organizatorów. Natomiast właśnie przez to, że tutaj na tym festiwalu są bardziej osoby, które przeżywają to duchowo, nie potrzebują mieć do tego jakichś właśnie średnich narkotyków, czy zwał jak zwał, no to też były tam dostępne punkty, w których mogliście kupić sobie CBD, olejki CBD, w pewnym momencie suszę CBD, również jeżeli chodzi o alkohol, to na przykład był cydr, a nie było piwa, nie było wódki, nie było drinków. Natomiast też były jeszcze inne ciekawe miejsca. I co chcę wam powiedzieć, to, że ja po prostu na ten festiwal zabrałem oczywiście CBD, bo chciałem sprawdzić, jak to jest być na festiwalu bez używek. Chciałem na początku też sprawdzić, i to miał być też taki odcinek, w którym pokazuję wam, że cały dzień na festiwalu przeżyję sobie popijając właśnie szoty. Natomiast nie do końca się to udało, bo udało się zrobić coś lepszego. Tutaj jakbym popijał te szoty, to byłoby coś, byłoby nudny może ten odcinek, że tutaj widzicie, ja tu omawiam, coś popijam i tak dalej. Natomiast wiem teraz, jak CBD i też w tym przypadku szoty łączą się z innymi ciekawymi substancjami, które możecie wypić. Na przykład ja spotkałem się z czymś takim jak kawa. Wcześniej tego nie piłem. Słyszałem o tym, oglądając film, przygotowując się do tego festiwalu, że bardzo jest popularna, że dużo osób to pije i tak dalej, i tak dalej.
co robi ta kawa, pewnie też mocniej opiszę w innym odcinku dotyczącym właśnie tego produktu. Natomiast chcę wam powiedzieć tylko tyle, że między innymi ona podbija stan, w którym się znajdujecie. Czyli jak sobie wypijesz 5 ml takiego shota CBD, tutaj właśnie mam ten shot konopny od Kana Shopu, no to nawet czasami wystarczy wam wypić tyle, ile producent mówi, czyli 5 ml i do tego wypić sobie trochę kawy, która podbije wasze działanie tych kanabinoidów i fitosubstancji, które są zawarte w takim szocie, i przeżywacie to znacznie ciekawiej. Kawa też wpływa tak na organizm, taki bardzo widoczny za pierwszym razem, że macie mrowienie i lekkie drętwienie tutaj ust, trochę jamy ustnej. Ja odczuwałem usta i tutaj lekko tak poliki, tak gdzieś dotąd, w tym obrębie, nie? Bardzo ciekawe wrażenie. A łączenie tego z shotami i innym CBD naprawdę polecam. Bardzo koncentracyjnie działa. Przez to też zauważyłem właśnie, jak działają te shoty, gdy połączy się właśnie z tą kawą. Jakbym pił po prostu takiego shota, to pewnie czułbym się podobnie jak na co dzień, gdy wypiję go troszkę więcej. Czyli chciałoby mi się leżeć, przykryć kocem i tak dalej. Natomiast przy połączeniu zauważyłem wzmożoną właśnie koncentrację, wytężony jakby umysł, otwartość, to też bardzo, bardzo jest sprzyjające na takim właśnie festiwalu. Polecam jakby łączyć różne rzeczy z sobą. Tutaj mogłem to akurat przetestować. Też pojawiły się CBD w postaci tam suszu i olejków. Natomiast też próbowałem głównie po tym, jak już jeden dzień sprawdziłem, jak to jest pomieszać wszystko, to sobie sprawdziłem, jak to jest pomieszać po prostu shota z tą kawą. Także to jest naprawdę na plus. I faktycznie na tym festiwalu wypiłem 3 butelki takich mocniejszych shotów i jedną butelkę takiego słabszego szocika. I powiem wam, jak to popijałem. Gdzieś tam, powiedzmy, na jakimś wydarzeniu, na jakimś koncercie, to tak 5 ml, 10, tak mi się zdarzyło. Potem załóżmy tą kawę, która trochę mnie podbiła, a w dni też, które już miały być słabsze, na przykład dzień wyjazdu i tak dalej, no to piłem sobie te słabsze szociki, albo gdy nie chciałem być tak bardzo zrelaksowany, no to też te słabe szoty, słabsze, czyli tam powiedzmy 40-80 mg na butelkę tych fitosubstancji, też były spoko. Kto jeszcze nie widział odcinków innych o szotach, no to możecie tutaj sobie zobaczyć odcinek, gdzie opisuję mocną stronę tych szotów konopnych. I jeszcze też pierwszy odcinek, w którym opisywałem więcej tych szotów, jakie dostałem za pierwszym razem, gdy do mnie doszły, to tutaj. No są oczywiście też szoty konopne na sen i to, jak na sen działa i jakie to są szoty, to również opisałem w tym filmie. No a w tym tutaj dzisiejszym właśnie wam mówię, że rzeczywiście można przeżyć dzień czy też festiwal na samych szocikach. Na samych szocikach mówiąc tyle, że po prostu nie trzeba innych używek brać. Wystarczą legalne rzeczy, czyli właśnie szoty, ta kawa w połączeniu, bardzo ciekawa sprawa. No to co, ja sobie też jeszcze chlupnę trochę. To są akurat butelki, które trzymałem już te otwarte w lodówce, bo też jak otworzycie taką butelkę, to ją możecie sobie trzymać tam przez 21 dni. Ja już tą butelkę trzymam trochę dłużej, myślę, że ponad 30 dni jest, natomiast trzymałem to w lodówce i w smaku już nie widzę za bardzo różnicy, praktycznie w smaku nie widzę różnicy. Jeżeli potrzyma się trochę te szoty w ciepłym miejscu, to wydaje mi się, że są mocniejsze, ale musiałbym to jeszcze dogłębniej sprawdzić. No, na festiwalu podziałały dla mnie. Ale gęsty się zrobił. Taki... No, ciekawy. Ogólnie takie szoty zimne są smaczniejsze. I też, jak już kiedyś wam wspominałem, możecie je też sobie na przykład dodawać do lodów w taki ciepły, upalny dzień. To jak,
znalazł. No, myślę, że widzieliście tutaj też w tym filmie trochę przebitek z tego festiwalu. Rzeczywiście dużo się tam działo. Inne filmy też będę wam pokazywał tutaj. Jeżeli chcecie tego więcej widzieć, to też napiszcie komentarz. Jestem w ogóle ciekaw, kto z was będzie chciał też zobaczyć te filmy, bo zrobię z tego też teledysk. Także subskrybujcie ten kanał. No i ja wam też dam znać w czasie, jak już ten drugi kanał będzie gotowy, jak już zaczną się tam pojawiać te nowe filmy, w których będę omawiał, na czym byłem na festiwalu i co to właściwie tam jest, to co tam się zadziało. No dobra, to było na tyle, także mogę wam potwierdzić, można festiwal przeżyć bez używek, tylko właśnie z legalnymi produktami i naprawdę jest wyśmienicie. Warto próbować sobie mieszać różne rzeczy, także naprawdę nie trzeba nielegalnych substancji, żeby bawić się świetnie. Oczywiście można się bawić na trzeźwo, natomiast to też pomaga, relaksuje, odpręża i koncentruje. Ja jestem tego fanem kluków CBD, jak wiecie. No i co? A, i jeszcze jedna informacja. Zbliżamy się już niedługo do 2000 subskrypcji. Póki co jest, niedługo będą 1900 subskrypcji, jak o tym mówię, a jak będziemy mieć 2000 subskrypcji, to zrobię wielkiego live'a, o którym też was będę informował nieco wcześniej, na którym będziecie mogli wygrać, myślę, produkty od tych firm, które tutaj prezentuję na kanale, i też coś ode mnie, jakieś akcesoria do palenia, do suszenia, do mielenia i tak dalej, trochę moich płyt. No i to by było na tyle. Także dziękuję wam bardzo za ten odcinek, za to, że byliście, i do usłyszenia, do kolejnego. Bless!